Witam wszystkich, nazywam się Marta Petera, jestem już 10 miesięcy na Filipinach. Jestem tutaj w ramach projektu European for Voluntary Service. Ten projekt znalazłem zupełnie przez przypadek w internecie, chcąc spełnić swoje marzenie, które chodziło mi już od dłuższego czasu po głowie, czyli wyjechać na praktyki lub wolontariat na rok na drugi koniec świata. Dlaczego na drugi koniec świata? Ponieważ bardzo lubię wyzwania. Filipiny okazały się być dla mnie jeszcze większym wyzwaniem niż myślałam. Mimo wielu zagrożeń, na przykład jednego z najsilniejszych tajfunów, które uderzył na ziemię, albo bardzo mocnego trzęsienia ziemi, które właśnie przeżyłam tutaj na tej wyspie. Jeżeli chodzi o plusy tego, co nam przynosi, jakie korzyści możemy otrzymać, wyjeżdżając, decydując się na wyjazd zagraniczny. Przede wszystkim jest to, według mnie, nauka dobrej komunikacji. Nie tylko uczę się tutaj języka angielskiego, który jest językiem oficjalnym i powszechnym, ale także uczę się zrozumienia innej kultury i zrozumienia innego patrzenia na świat, które jest tak bardzo różne od naszego europejskiego. Ta dobra komunikacja i łamanie barier była jedną z pierwszych rzeczy, która mnie naprawdę zaskoczyła na samym początku przyjazdu, ponieważ musiałam tak jakby odkryć całkowicie siebie na nowo, mój sposób myślenia, mój sposób rozumowania, zupełnie przekreślić to, co miałam wcześniej i zacząć myśleć w nowy sposób. To, czego jeszcze nauczyłam się podczas pobytu tutaj, to także poprzez możliwość obcowania z bardzo różnymi ludźmi z różnych narodowości oraz z różnych sfer, ponieważ pracowałam zarówno z wysoko postawionymi politykami, jak również z najbiedniejszymi, z dziećmi ulicy. Nauczyło mnie nie tylko wrażliwości, ale także odnajdywania się w danej sytuacji. Wyjazd zagraniczny może przynieść także wiele innych korzyści, na przykład podróże, poznawanie zupełnie nowych ludzi, odkrywanie świata, zrozumienie na przykład, co oznacza trzęsienie ziemi, zrozumienie, co oznacza prawdziwy korek, a także chociażby doświadczenie mieszkania cały rok na egzotycznych wyspach. Możemy także zastanawiać się, kiedy jest najlepszy czas na wyjazd zagraniczny. Otóż muszę wszystkich rozczarować, nigdy nie ma takiego czasu, nigdy nie ma dobrego czasu. Zawsze znajdzie się jakaś wymówka, jeszcze kolejny egzamin, jeszcze pół roku wynajmuję stację, jeszcze przecież prowadzę firmę, jeszcze przecież znalazłam dobrą pracę, na przykład za 7 zł za godzinę. Otóż to nie jest dobra praca. Nie trzeba nawet się zastanawiać. Jeżeli jesteś zdecydowany, żeby opuścić swoją strefę komfortu, nie myśl, tylko zacznij szukać do momentu, aż znajdziesz. Jestem przekonana, że każdy z Was, każdy z nas może wyjechać z takiej praktyki bez żadnego problemu i przeżyć naprawdę jeden z najlepszych lat swojego życia z dala od kraju, nabywając zupełnie nowych, coraz lepszych doświadczeń. Bardzo dziękuję.